thank you for your welcome. I thank all of you for your presence, His Excellency, our local ordinary. And I know this is a very special moment in the life of the church in Poland, and certainly in the life of our lieutenants for 20 years. 20 years that have not always been easy, but always been challenging, and have had that challenge yield to great growth, as we see here. And we're not just talking about growth in numbers. Okay, you want to? Jego Eminencja po prostu wyraża swój szacunek i podziękowanie za przybycie wszystkim obecnym, szczególnie Jusza, i się cieszę, że może z nami być przy tej specjalnej, uroczystej okazji 20-lecia powołania wierzchnictwa w Polsce, i szczególnie po prostu się cieszę tym, że jest taki rozwój liczny, jak jest dzisiaj, jest widoczny. Unless there's a growth in holiness, in drawing closer to God and to Christ and the Church, our order is a tinkling bell and a sounding cymbal. Jeśli zakon nie dąży do tego, do świętości, to przybliżenie się do Chrystusa jest nieużyteczne. Holiness, personal holiness on the part of each of our members, seeking to use the graces that come from this papal order, to find Christ in your lives, in your families, in your communities, parish and dioceses. To taki wzrost osobisty w świętości, używając, korzystając z tych łask, które płyną z tego zakonu papieskiego, żeby owocował w naszych życiach, w rodzinach, w diocezjach, w parafiach i w miejscach, gdzie przebywamy. Holiness not just as a personal relationship to God, but as a deep concern for God's people. Świętość w takim wymiarze nie tylko jako osobista łączność, bliskość z Panem Bogiem, ale jednocześnie jako głęboka troska za lud Boży. So I hope and pray that this ceremony and tomorrow's ceremony, liturgies, but also to follow the social events, will bring us more and more conscious of God's goodness to us and God's challenge to us to grow close to Him and to our neighbor. I że te uroczystości, które dzisiaj i jutro się będą, to właśnie będą służyły to, żebyśmy się przybliżyli do Pana Boga, i żeby w jakimś stopniu po prostu powiedzieć na Jego dobroć wobec nas. Thank you for your presence and for your prayers and for arranging a very sunny evening all of a sudden. Dziękuję za Waszą obecność, za Wasze modlitwy i za to, że załatwiliście taką przyjazną pogodę dzisiaj wieczorem.